Co to za hejty? Ja najmocniej przepraszam. Nie zakończyłem kariery jeszcze. Słychać to jeszcze, nie powiedzcie, czy nie słychać podwójnie, bo Steamlab mnie w chuja robi. Błagam, powiedzcie, że to słychać normalnie. Błagam, powiedzcie, że wszystko jest ok. Zaci. Okej, szanowny czacie. Czy problemy dźwiękowe zostały rozwiązane? O połowę tego, co podgłosiłeś i chyba będzie git. Chyba już jest git. Gdyby było połowę, to byłoby jakieś 20 parę procent wyżej niż jest, ok? Nie robisz, a więc chyba jest naprawione. A ostatnio miało trzecią rocznicę. A już ten czas zapierdala. Przez ostatnio mam na myśli bodajże wczoraj. Anyway, na czym skończyliśmy, że wraz z zapałem inne paski też mogę dostać. Szczęście i zapał rosnące naraz. Jada, jada. Jeżeli oba są pełne, to nie możemy utworzyć paktu. Stanie się za to coś innego. Wydawało mi się, że czwartą. Nie no, Miff miał trzecią. Japońskie holo jako taką mogło być dużo dłużej. Nie wiem, czy ktoś ostatnio szóstej nie miał. Ale tutaj akurat mogę powiedzieć na pewno, że ten, że Miff teraz ma trzecie. Napełnienie zapału razem z gniewem lub strachem też będzie miało inne skutki. Będę upewniać się w trzech etapach. Najlepiej skupić się na jednym uczuciu. Jesus. To się wydaje zbyt skomplikowane na mój mały mózg. Pozmawiałem jeszcze o osobowościach demonów. Jest wiele różnych typów demonów, podobnie jak i ludzi. Inteligentni, łatwo się denerwujący, wstydliwi. Jest wiele różnych rzeczy, które lubią lub nie lubią i musisz się domyśleć, kiedy będziesz z nimi rozmawiać. Jest 8 głównych typów osobowości. Mądry, głupi, radosny, przygnębiony. Nie będę sprawdzał znowu słowniku, bo znowu mi się wyjebie. Jaki będzie ładne, sensowne tłumaczenie? Kurwa, nie siłowy. Come on! Starałem się unikać tego słowa. Kurwa, pełen siły. Niech siła będzie z tobą. Otwór konek minny. Natoczywy właśnie chyba bardziej, no. Natoczywy. Wycofany. Okej, okay, Snappy czy Hoti to już kompletnie nie mam pojęcia. Silny, mocny, zdecydowany. Znaczy to bardziej chodzi o to, że to jest taka osoba, która bardzo mocno będzie aktywna w rozmowie, coś się w ten deseń bardziej. Snapisz to będzie w jakiś opryskliwy. Cześć Samurai-o. A Hoti to będzie wyniosły. Hoti. Wystarczy zmienić pierwszą literkę. Kurwa, widzę, że mamy bardzo podobne myśli. Wykurwałem za pół godzinki, bo znajomy napichanie z okazji zadania poprawki. O, to brzmi prawie jak coś, co pewna inna osoba na dodatku finansowym będzie robić.
za jakieś niedługo. Demony mogą mieć od jednej do trzech osobowości. Zależnie od ich połączenia mogą mieć różne reakcje na sposoby kontaktowania się z nimi. Pół. Ale nie wiesz, jaka osobowość będzie miał ten demon, dopóki nie nawiążesz z nim raz kontaktu. Ktoś to persona 3 odniósł 1. O nie, to najśmieszniejszy żart, jaki w życiu trzymałem. Cześć, okej. Okej, spróbuj więc. Okej, czyli nie mogę go po prostu pobić. God fucking dammit. Rozmawiajmy o męskości ze szlamikiem. Chyba mu się to nie spodobało. Czasami demony będą zadawać ci pytania w odpowiedź na próby kontaktu, albo mogą zacząć z tego rozmawiać, kiedy je napotkasz. Potem jak pogadasz parę razy, to będziesz wiedział, o co chodzi. Dużo się czy to co? Dzięki za uważne czytanie. W nagrodę dam ci 3 karty wieży. Powodzenia. Jezus, to był tutorial i pół. Tak, to, że powiedziałem czytanie, to był idealny przykład lokalizacji. Ale wychodzę na pięknego hipokrytycjusza. Doskonale. Przy okazji, jeżeli dobrze widzę, to ten... tam jak mamy na pasku, na którym piętrze jesteśmy, to tam kolor się zmienia w zależności od tego, jak blisko Encounter jest. Raczej, bo tam było napisane, ale nie, powiedziałem. Ja nie myślę, nie jestem przytomny. Okej, co my tu mamy? Szlamik i Poltergeist. Z nim raczej nie pogadamy, bo ma drugi poziom. Z nim możemy pogadać, tylko pytanie, czy chcę. Chcę pogadać ze slimem? Czy chcę je pobić? Dajemy na pyrę. Ech, spróbujmy. To może pójść nie tak. Jezu, i teraz przez to, że grałem w Sea of Stars ostatnio trochę, to będę miał bardzo intensywne próby tajmowania ataków. O nie, to znowu kwas. Jeden. Potężny damage. Magna. Czy to jest obszary żywiołu ziemi? Excuse me, what the fuck? Co on robi? What? Jak on walczy tym pokrowcem na gitarę? What? No właśnie, what? To było co najmniej interesujące. Au! Potrzebuję 1 expa. Fajnie pokoju, gdzie można dostać? Słuchaj, jak spojrzysz plotki, że w twojej restauracji za menem sprzedają bronię, taki dostaniesz. Czy jakoś tak? W tym pudełku są liny i świeżki, a nieważne. To ty panowałeś się, Kiczy. Potrzebujesz do czegoś dziadka? Poczekaj sobie, mówisz coś o wielkiej wieży zegarowej. Pani wróci, a... Chcecie, żebym się zajęła waszej imiona, póki tu jesteście? Jasne. Jak to darmo leczy? Czyli mówicie, że mogę tej sieci grindować jak pojebany... aż mi się nie znudzi? Pośród obrazków Sayuri Yoshikawy ukrytych w szufladzie były kolejne obrazki Sayuri Yoshikawy. Doskonale.
Kalendarz legendarnej aktorki serii Szkały sprzed 30 lat. Owszem, wokół jej ust jest dziwnie zużyty. Łąka jest? Boję się zepsuć. Lodówka pełna jest przystawek z owiniętych plastikowe opakowania. Oh well. I nic strasznego. Znaczy jaki kram? Przecież to nikomu nic się nie stało, o czym ty mówisz? To, że komuś się stało, to tylko plotki. Komuś coś się stało. To tylko plotki. Ja, mieliśmy iść do dyrektora, tylko za cholerę nie zdążyłem... Zdążyłem już zapomnieć, gdzie jest dyrektor. Wiecie co, chcę drugi poziom przynajmniej. Jak będę miał drugi poziom, to będę mógł zacząć myśleć nad rozmawianiem. A póki to... Lejemy ich! Najgorsze jest to, że Michel nie idzie nic nie zdaje najwięcej tego, co widzę. Zastanawiam się w takim razie, co on tam ma schowane. O, okej, okay. Na następny poziom potrzebujemy już dużo więcej ekspa. A możemy rozdawać staty, tak jak w innych częściach. A jak ja chcę staty rozdać, to jest pytanie. No ja zastanawiam się w takim razie... Chciałbym, żeby było wyjaśnienie, co robią odpowiednie statystyki. Jestem przyzwyczajony do dobrych rzeczy. Nie powinienem być przyzwyczajony do dobrych rzeczy. Vitality ewidentnie zwiększa... Holy fuck. Holy fuck! Okej, okay, ja że mogę po prostu patrzeć na to, co dałem mi rzeczy, jakie zwiększam. Agility i luck tak nie zobaczę pewnie, yep. Siła nam zwiększa atak fizyczny, Vitality zwiększa obronę magiczną, fizyczną i HP-ki. Dex zwiększa manę i atak magiczny. Agility pewnie wpływa na kolejność tu, względnie na celność. Luck pewnie wpływa na statusy łamane na kryty, łamane na instant kill. Tak przynajmniej zgadywałbym, że będzie. Czyli logika nakazywałaby, że najlepszy mi... Czy najlepsze jest to tanie w takim razie nie są Vitality i Dexterity? Bo wpływają na nasze staty HP i SP i w dodatku Dexterity na większy magiczny atak? Znaczy domyślam się, że fajnie by było mieć kogoś, kto atakuje rzeczywiście ten? Fizycznie, ale jednocześnie... Czy Magic Attack działa na jakieś fizyczne ataki person, jeżeli je mają? Bo domyślam się, że coś takiego będzie istniało. Jednocześnie chciałbym mieć to HP, więc nie wiem, czy to nie będzie coś pokoju dawanie... także ten, tutaj jeden, potem tu dwa, potem tu dwa, potem tu jeden, jakoś tak. Także na dwa poziomy dajemy po trzy punkty w oba. Wydaje mi się, że to było najjasniejsze. Żeby jednocześnie nie składać się na hita od tego, że coś mi akurat jebnie. Nie wiem, podejrzewam, że reszta statów też jakieś znaczenie ma, ale jednocześnie tego nie widzę na chwilę obecną. Plus pewnie mówię, dobrze by było mieć kogoś, kto będzie miał siłę tylko po to, żeby mieć kogoś, kto nie musi zużywać many, żeby sensownie bić, tak? Dylematy. Dylematy. Jest prawda przeciwnik Ursus. Czemu mówicie mi takie okropne rzeczy? God damn it! O, rzucę Megi, a nie, czekaj. Nie, słuchajcie, rzucę obrażenie nuklea. A, shit.
Może rzeczywiście dawanie po jeden punkt, bo wszystko będzie sądniejsze, że 1-1-1. Wiem, do tego się odnoszę, Sylwia. B poza to nie jest tak, że kompletnie nic nie wiem o starszych personach? Dobra, tak będę dawał. A, czyli tylko sobie możemy dodawać punkty, a reszta zdaje po swojemu. Rozumiem. Rozumiem. No i ma to sens jak najbardziej, żeby nie było. Po prostu nie do końca tego się spodziewałem. A dobra, to było zamknięte. Widziałem o telepady Hanako, słyszałem plotki, ale były prawdziwe. Czemu nikt mi nie wierzy? Aż ten pokonaj Hanako i przynieś mi dowód, że telepady istnieje, nagradzę cię. Widzieliśmy Hanako. Słyszałeś, co on mówi o Hanako w tych czasach? Dobra, on się pojawia, więc nawet myślę, gdyby i ona była prawdziwa. Może na to widać, zacznij mi to uprzykrzyć życie. Ona pada mnie rozbawia. Twierdzi, że widział Hanako w łazience. Nie jesteś z podstawówki i w ogóle. Wniosek, idziemy znaleźć jakąś łazienkę, I guess. Gdzie są łazienki? Albo i nie sprawdzaj, gdzie są łazienki. Nie podoba mi się, że widzę trzy te. Bo co my tu mamy? Jest slime, jest ghost i jest pixie. Lover setkana. Siema. Czy istnieje świat, w którym arkana rozmawiającego ma wpływ na ten? Na demona? Jeżeli tak, to jest jeden sposób, żeby to sprawić. Tak. I wanna know what love is. A jeżeli osoba, którą kochasz, nawet na ciebie nie spojrzysz, to nie możesz się podać. Jeżeli to zajesz, to będzie po wszystkim. Pixie lubi o tym rozmawiać. Jej, jest szczęśliwa. Rozmawiajmy jeszcze raz o miłości. Nawet jeżeli nie możesz go zobaczyć, to o niej nie zapomnisz. To jest prawdziwa miłość. Pixie też ma kogoś, kogo lubi. Czy to jest dosłownie tak, że mogę powtarzać w kółko ten sam dialog? Oh no. Chcesz być moją przyjaciółką? Okej. Okay. Czy to daje nam ekstra? Będę naiwny, tak licząc, prawda? Yep. Znaczy, to nie jest rekrutacja, to jest ten problem. Już to nie jest tak, że my rekrutujemy w ten sposób te... Jak widać. Jeżeli dobrze rozumiem, to jak... kurde, to jest właśnie tyle skomplikowane, że nie jestem pewien jeszcze, jak to działa. Na pewno, żeby mieć persony, musimy iść z kartami do Verbetumu i tam je przywoływać. Chciałem zapytać nauczyciela o klątwę, ale nie wpuszczają mnie. Ma jakieś spotkanie. A mnie wpuszczą? Nie. God damn it. Czy znajdę znowu Pixie? Nie, znajdę... Czym ty kurwa jesteś? Ratatoskrę. Czym ty kurwa jesteś? Ja się grzecznie pytam. Nie podoba mi się też absolutnie, że on ma... czwarty poziom. O mój Boże, personek, ich nie znam. Jak to działa? Typy obrażeń wody i ziemi. Jak bardzo? Jeden? Czy chcę aktywować Fusion Spell? Jasne! Let's go! 40 się. Nice. To było
dużo więcej niż myślałem. Persona dostała dwie rangi, znaki zapytania. Ola, to tak nie do... Nawet nie do... Nie tyle, że nie do końca. Po prostu możemy łączyć nasze zaklęcia, jeżeli są chyba na liście Fusion Spelli, jeżeli dobrze rozumiem. I wtedy po prostu używamy ich jako takiego zaklęcia łączonego. Coś bardziej w stylu tego, co jest w tym w Personie 3, bo i tam były Fusion Spelle. A to jak personel właśnie zależy od rangi, im wyższa ranga podczas mutacji, tym większa szansa na rzadką mutację. Niechę mogą zmienić się w inną personel, wbijając mutację w Wecumie. Część personel może być w ten sposób otrzymana. 5 expa. Przynajmniej jak coś są na cygara? Trochę tak. Jezu, aż mnie kolci, żeby zrobić wywrót na temat Sea of Stars, ale jednocześnie zdaję sobie sprawę, że nie powinienem. To jest taki, nie powinienem tego robić, ale... Ale... Zawiodłem się. Mam wrażenie, że zawiodłem się to trochę za mocne słowo. Znaczy... Fajn, odkładam kontroler. Kontroler, już zacząłem, już, już, już. Nie, wyobraźcie sobie, że macie tytuł, w którym gameplay jest naprawdę bardzo przyjemny. System walki jest interesujący, ma swoje gimiki. Nie nudzi się w random encounterach. Wszystko jest fajnie. Estetyka jest bardzo ładna, taka fajna, stylowa. Muzyka jest całkiem spoko. Design dungeonu przypomina taki Zelda i to pod tym bardzo pozytywnym kątem. Pomyślelibyście sobie, ale świetna gra. Wszędzie widzicie, że ludzie mówią, że to jest gra roku, wszystko zajebiście. Postacie otwierają usta i macie ochotę wyłączyć grę, bo nie możecie z tego, jak bardzo nijakie są dialogi i fabuła. Znaczy ja powiem tak, widziałem wszędzie, że ludzie mówią, że o, to moja gra roku. Jestem w stanie zrozumieć, dlaczego ludzie tak mówią, ale to, jak mocno odrzuca mnie od grania dalej, to jak wygląda fabuła i postacie, to nie mieści się w niczym. Nie, wkurzyłem się na grę, ale nawet nie na to, w którą gramy obecnie. Zresztą, o, nie mogę się wkurzać na grę, w którą obecnie gramy, jeżeli obecnie nie gramy w żadną grę. O. Trochę szkoda, jakby widziałem, że ludzie mówią dwie rzeczy. Po pierwsze, że fabuła postaci to najsłabsza część tej gry, co jest trochę złe jak na JRPG. A drugie, że jeżeli ludzie grają w Messengera, to dużo lepiej odbiorą tę grę. Nie grałem w Messengera i raczej nie planuję, ale to wciąż... Nie będę kłamał, że trochę... Momentami czuję, jakbym się zmuszał trochę, żeby grać tę grę, pomimo tego, że gameplay jest niej przyjemny i nie wiem, jak to dobrze ująć, po prostu, no. Denerwuje mnie to. Chciałbym polubić tę grę, ale nie mogę. Nie dziwię się, jeżeli znajdzie się sporo ludzi, którzy powiedzą, że o, to jest naprawdę fajna gra, w dodatku indyk, więc z automatu plus 2 do oceny i w ogóle, tak? Ale ja potrzebuję, żeby gra mi czymś zaskoczyła. Żeby coś mi zaskoczyło w tej grze. Nie żeby mnie zaskoczyło, w sensie, że żebym był surprised. Tylko, że musi jakaś taka zębatka zaskoczyć. Bo mówiłem o tym, o Sea of Stars, Patku. I właśnie w Sea of Stars mi trochę tego... elementu brakuje, że
tak jakby widzę, że to wszystko jest naprawdę dobrze zrobione i tak dalej, ale jednocześnie brakuje tego, na co się złapie, tak? Że tu mnie mają, to mnie wciągnęło i ten. I przez to chcę grać dalej. Gameplay w tym wypadku naprawdę jest dobry, ale nie jest on tym, co by mnie skłoniło do tego, żeby grać dalej. A fabuła na pewno nie. Nie zdziwię się, jeżeli skończysz na tym, że to będzie gra, którą przejdę, bo tam widziałem, że jakiś ten... Znaczy, żeby nie było, to nie jest tak, że ja rzuciłem tego Gabi w ogóle, tak? Ja w nią gram jako tak. Zresztą no, mam ją za darmo. Nie na zasadzie, że piracę, tylko kupiłem sobie Game Passa dla Sethfielda. Więc mam ją za pseudo darmo. Bo jest przy okazji. Powiem tak, gdybym ją kupił za moje własne normalne pieniądze dla samej gry, to gwarantuję wam, żebym ją zrefundował. I tutaj nie wchodzi w ogóle nic innego w dysku. A tak to nie zdziwię się, jeżeli to będzie jedna z tych gier, gdzie ją rzeczywiście przejdę i będę sobie mówił, że przez te 20 parę godzin moje zdanie absolutnie się nie zmieniło. Chociaż nie wiem, niby ludzie mówią, że przegraj parę pierwszych godzin, a potem będzie lepiej. Tak, a mnie je motywuje, żebym wyszedł dalej. Niebie, to ktoś mi zaraz wytnie, a Persona 4 to przechodziłeś, a pierwsze parę godzin jest absolutnie nijakie. Pierwsze parę godzin Persona nie jest absolutnie nijakie i proszę mi tak nie mówić. Przynajmniej postacie są dużo ciekawsze od samego początku Persona niż... Ja wtedy nie ma postaci, kropka. Wracając do Persony 2. Zanim chcę ze mną pogadać. Ja chcę to... Zawsze chciałem zapytać człowieka. O co o mnie sądzisz? Wyglądasz pysznie. Okej, okay, zezłościłem go. Początek każdej Persony... jeżeli uważasz, że początek Persony 3 jest nijaki, to będę bardzo kwestionował. Nawet jeżeli nie jest jakiś bardzo super wybuchowy, że od razu mamy akcję i tak dalej, to fakt, że praktycznie w ciągu pierwszych ilu 5 minut wychodzimy na stację kolejową, gdzie stoją trumny, jest dla mnie wystarczająco klimatyczne. Nie wiem, ja jakiś czas sobie mówię, że jeżeli w coś naprawdę nie chce mi się grać, to staram się nie zmuszać, tylko po prostu sobie mówię, że no nie, no... Po prostu ta gra mi nie leży i nie będę w nią grał. Bo nie chcę się zmuszać, tylko po to, żeby powiedzieć, o tak, przyszedłem i moje zdanie absolutnie się nie zmieniło. Jednocześnie ja... O, zagrajcie w CS-y, fajna gra, jeżeli przedniesie przez całą pierwszą grę, która trwa jakieś 40 godzin. Znaczy co? Nigdy nie byłem taki dłeb. Zaraz się stopiesz coś. Wiesz coś stanie, jak się stopię? Powiedz mi. Szczerze? Nie wiem. To impressions? Czy my właśnie udawaliśmy odrzutowie za pomocą stojącego mikrofonu? Ktoś może zmuszać się do naszego przychodzenia, bo chce wiedzieć, jak się historia dalej potoczy? Mam na to bardzo prostą odpowiedź. Wikipedia. Ja jeżeli mam tak, że... Fabuła mnie ciekawi, ale jednocześnie nie chcę za cholerę grać dalej. To szukam sobie tego, jak wygląda historia gdzieś tam dalej. I zdarza mi się, że jeżeli mnie zaciekawi, to po prostu wezmę i przejdę dalej tego, żeby zobaczyć, jak do tego doszło, ale często jest też tak, że po prostu wygląda mi to ciekawie, ale po prostu się nie zmuszę.
O, wynocha ze sceny, buu. Rozumiem. Może Misza lepiej sobie poradzi. Rozmawiajmy o życiu. It's a beautiful life. It's a beautiful life. O, o. Czym się samuraju? O, wow. Ze slajmami nie da się gadać. Doskonale. Ha, ha, ha. Wychuje. Gdzie? A, jest autowalka, nieważne. Chciałem zapytać, gdzie jest moja autowalka. Ale najwyraźniej istnieje. Doskonale. Z ASMR-em ja wiem, że miałbym problem, bo moja wymowa nie jest najlepsza. O Boże, nie, podczas autowalki używają person? A mi nie będę jakoś bardzo narzekał, ale nie będę kłamał, nie spodziewałem się. Czemu on właśnie używa persony? Zaraz atakować. Fight! Widzę, ile ktoś dał ostatnie imbi po 1-1-1. I dwie ostatnie olewą. Nach. To się boję w takim razie zapytać. Slimy były w hentaiu. Fajnie, to brzmi jak przecięty hentai, not gonna lie. A czy to jest ten pokój, w którym byliśmy? Ale tak. No i chcecie mówić, jak masz grać? I mean... Nie wiem, z jednej strony słyszałem, że Persona jest prostą grą. Z drugiej strony słyszałem, że Persona jest najtrudniejszą w serii i bałbym się potencjalnie, że rozdając staty po swojemu bym się zaciął, ale będę wierzył, że tak nie będzie. A nasz redaktor poszedł sprawdzać powiązanie między klątwą emblematu a liceum kasy, jeszcze nie wrócił. Ja Bi Hanakoji była redaktorką szkolnej gazetki, teraz jak o tym myślę. Nie macie pewnie gdzieś się znowu sobie śpi. Cześć, Miyabi Hanakoji? Nasz Hanakoji? Powiedz mi, co wiesz. Miyabi Hanakoji jest tejszą uczennicą. Mówiła, że idzie do Liceum Kas. Widziałeś się tam? Nie, tylko jakoś... grybaskie, nazywając się Kozi. A więc Hanakoji uczęszcza do siódemki. O, wow. Co? Widziałeś Kozi? Czy ty nie wiesz, że Kozi to... Chwila, stop, stop, stop! Ej, ja znam bardzo dobrze Miyabi. Jaki jest wasz związek z nią? Twój związek. Co? Też się znasz? Hanakoji nie jest tak szalejąca jak ty. Jest szczupłą, piękną damą wysokiej klasy. Wow. Czy nie? Szczupłą? Piękną? Spokojnie. Nie denerwuj się. A więc jak ją właśnie poznałeś? Jak? A, jest moją było. Chodziliśmy ze sobą po stołówce. Zerwaliśmy ze sobą, ale wciąż nie zapomnę jej twarzy, kiedy pokazała i mówiła: Ej, Kichi, nie mogę żyć bez ciebie. Oh my. To nie jest coś, co chciałem słyszeć. Hejgo, miłe z podstawówki, a? Pomijając to, czy to wierzę, to on nie zdaje sobie sprawy, że Kozi to jest Hanakoji. Nic dziwnego, że Miyabi kazała mi się jeść cicho. To będzie interesujące. Nie mów mu nic, co ja. Czy mogę mu powiedzieć? A więc Hanakoji jest w siódemce. Wow.
Nie mogę mu tego powiedzieć. Interesujące, ale... Dlaczego właśnie Z2 i co, bo was mnie to ciekawi? To jest bardzo dobre pytanie. Nie wiedziałem, że nasza redaktorka i gaciaszef byli kochankami. Aż cimny nos. Napadę w nie za info. A, Szeba i Michał Cieszkały. Isa... Wiesz może... gdzie poszła? Dostała telefon z budki i natychmiast biegła. To brzmi bardzo bezpiecznie. Czy są tu gdzieś jakieś łazienki? To ważne. Przez to myślałem, że on automatycznie zaatakuje. Anyway, co mi daje to, że mam pakt? Zobaczmy. Hello. Możemy porozmawiać o miłości takich ostatnio? A? Daj mi informację. Pixie wie coś ciekawego. Chciałem powiedzieć, że zapomniałem, więc sam miałem 110 jenów. A. Jak się zmieni, to po prostu wygląda dziwnie. I mean, ogólnie zauważyłem, że sprite w Persona 2 są takie... Nie powiem, że dziwne, ale specyficzne jest chyba dobrym określeniem. Jest ten Counter-Rate. Matko Boska. Jakby wiem, że ja też szybko biegam i w ogóle, tak, ale... Jesus. Dobra, spróbujmy teraz nie pogadać. Z nimi. Mordercze spojrzenie. Czemu wziąłem DeathGaze, a było napisane, że to był Seductive Gaze? Czy ja jednocześnie napełniłem Eagle i Skirt? Chyba tak. Zeswaduj. Okej, zapał z Sadowina. Oznacza to kontakt ze mną. Okej, trochę się wściekł. Patrz na mnie z góry, bo jestem ciakiem. Wszyscy dorośli tacy są. Czemu właśnie dorośli to tacy wyjątkowi? Nie są? Wymówki. Czy mógłbym dać mu jeszcze z tego Destera w takim razie? O! Spójrz mi prosto w oczy, poltergeistie. Prosto w oczy. To było zabawne. Dostaliśmy 4 karty diabła. Podejrzewam, że będę musiał skoczyć się do Valmetumu w najbliższym czasie w takim razie. Domyślam się też, że nie ma opcji robienia tego z poziomu szkoły. To jest, czy coś ciekawego jest? Wiesz co, strzałem? Wytata wstrząsnął Jakuzo i wykupali go z policji. What? Wybacz to, co ja... Gorszy już ze swoimi bandaże, jeżeli nie powszechnie to jest wyplotek. A nie przejmuj się nimi. Wydarzyło się to 10 lat temu, prawda? To nie była twoja wina. To było 10 lat temu. O nie. Obudź się, Tatsuya. Minęło 10 lat. Ej, Tatsuya. Zajmowałem się legendami tej szkoły i znacie interesującą historię. Pamiętasz przypadek seryjnego podpalacza sprzed 10 lat? Wiele osób wtedy umarło, ale nigdy nie złapali podejrzanego. Plotka głosi, że podejrzanym mógł być tejszy uczeń. Uczeń imieniem Tatsuya Sudo. Ciekawe, jak to jest powiązane z klątwą. Czemu miałbym być 10 lat temu podpalaczem? Ej, Tatsuya, coś stanie z siódemką. Boję się.
A tam, jest tylko trochę nawiedzona, daj spokój. Okej, okay, spróbujmy jeszcze raz. To swoja. Czego jeszcze nie robię? Nie robię Merlines chyba z nimi. To ich straszy. Devster napełniał jednocześnie bodajże Iger i Skirt? Tak. Do Impressions nim nie próbowałem. To go denerwuje. Zapomnienie swojego własnego dzieciństwa. Ale wciąż jestem dzieckiem. Okej, okay, to go trochę uszczęśliwiło. Jeżeli teraz... nie jestem pewien, czy chcę go jednocześnie denerwować i sprawiać, że będzie szczęśliwy. A Persuade go chyba straszył. Nie, tylko Eagle. To nieważne. Oznacza to... Daj mi kartę? Okej, okay, 4 karty. Więcej materiałów. Będę musiał chyba te... Będę musiał jakoś ogarnąć sobie. Jakiś Velvet Room gdzieś kiedyś. Czy ja nie byłem 500 wyżej? No Boże, ja tu jeszcze nie byłem. To oznacza, że trzeba uzupełnić kwadraciki. Spójrzcie, ile kwadracików do uzupełnienia. Czym ty jesteś? Jesteś Ksafan. Wiecie co? A coś są te Fusion skille? Nie mam zamiaru ich nie używać. O nie, błagam, nie o tym, nie. Nie, nie, nie! Nie weszło, nice. A tu nagle, o kurwa, weak. Okej, okay, dostaję po ranku do góry. To long game! Nie dokończę tego tak jak mógłbym, spokojnie. Cenuję. Cenuję? Cenię swojego streama, jest zamknięte. Ja nie wytrzymię. O. Nie znoszę, kiedy mam kamerę ustawioną inaczej niż ten. Niż jest mapa. Poltergeist. A co jeżeli chciałbym z niej fakt zawrzeć? Ejki, czy może lepiej z niej pogada? Spróbujmy Eikichi. Pośpiewajmy im. Dajesz Eikichi. Komora gazowa miłości. Ja wiem w jakiej grze jesteśmy, ale come on! Wyobraźcie sobie śpiewać to pewnemu Führerowi w tej grze. So long. To go przestraszyło. Nie dziwię mu się. Rozmawiajmy o życiu. W końcu jest duchem. Okej, okay, to podbija Igernes. Czy gry wideo są zabawne? Są zajebiste. Całe życie doświadczenie. Okej, okay, on się denerwuje nieprzyjemnie. Ups, chyba się denerwował. Nie ma gadania! Rozumiem.
Koniec gadania, idziemy im wpierdolić. O nie, on mnie prędował. Jasno, odpal. To może pójść nie tak. Jestem tak przyzwyczajony do JRPG-ów, w których można przyspieszać animację, już teraz aż dziwnie. Magna. Czemu Magna właściwie? Prowokowałeś każdą emocję. Nie wiem, o czym mówisz. Jestem bardzo dobrym negocjatorem. Umiem rozmawiać o rzeczach. Tylko nie o tych to trzeba. Wierząc, ale są całkiem silne i przy okazji jej podbijają rangi, więc... Zresztą, że będę ich trochę używał. Zwłaszcza jeżeli się okaże, że... To i podbija rangi za każdym razem. Obi-Wanem. To nic nie ma, czyli na tym piętrze na razie nic nie mamy, rozumiem. Pod kim była mapa? Bo myślałem, że gdzieś była mapa. Tutaj, dobra. Ej, pytanie za 100 punktów brzmi, gdzie my chcemy się dostać? Wydaje mi się, że tam? Czym ty jesteś? Zobaczmy. Koszmar. I ta porozma jest koszmarem. Czemu trzeba jeszcze oddzielnie ten dać konferen? W sensie, że to nie najeżdża się automatycznie. Liza, idź poderwij koszmar. Nie dziwię się. Rozmawiajmy o miłości? Jakiego chłopca ty lubisz? Lubię dziewczyny. Ajajaj. Okej, okay, zróbmy to jeszcze raz, bez memowania. Nie może być z nami. 6 kart księżyca. Kurde, brakuje mi trochę tej mechaniki, która jest w nowszych Pokemonach, że nawet jeżeli nie walczymy z czymś, to dostajemy jakąś tam ilość ekspa. Tutaj mam wrażenie, żeby się bardzo przydało coś takiego. Bo tak to mam wrażenie, że negocjacje... Z jednej strony fajnie, że są, z drugiej strony czuję, że malnuje trochę potencjał na zdobywanie expa. A dyrektora tu nie ma. Ej, gdzie dyrektor? Ej, wy widzieliście gdzieś dyrektora? Nie, szukaliśmy wszędzie i nigdzie nie można go znaleźć. Gdzie mógł się oddać, kiedy w szkole panuje taki chaos? Mam pewne, że dyrektor Hania Pradice jest to całą klątwą i w ogóle. Wielki Michel przybył do siódemki, a dyrektora to nie ma? Ech, to za skandal. Cześć, ty jesteś z z Katsugayama? Okej, pozwólcie, że wam przedstawię. Wasz najwspanialszy mi... ma emlot, Lithium Kas. Wydać go... Oddawaj swój nieprzeklęty emblemat! A propos emblematów, jestem na bardzo dobrej drodze, żeby w poniedziałki trenować Fire Emblema. Ale to... Do ostatnich poniedziałkowych chwil będę się decydował. Dlatego... O nie, żebym miał wielki wybór! Actually, mam bardzo duży wybór, biorąc pod uwagę, że trzy domy już cenowałem, a żadnego innego nie. Nie, no myślałem nad Engage'em. Ach, o, tak a propos gier, które mają bardzo dobrą fabułę. Przeklęte danie, co? O
chodzi z tą szkołą? Na, czym ja sobie na to zasłużyłem? Zasłużyłeś sobie ten, że przyszedłeś się do siedlenki Majestem z Eblisem, Kaz? Emblemat Eblisem, Kaz. Myślałem, że może kiedyś starsze. Bez bicia powiem, że jeżeli miałbym streamować któryś starszy, to chciałbym któryś, którego nie ogrywałem. Jednocześnie... Nie wiem na ile tak... Na ile dużo takich jest, które mógłbym sensownie streamować. Bo najlepsze anime. Na pewno nie mógłbym ogrywać Radiant Dawna, bo to jest sequel i ogrywanie Radiant Dawna bez Path of Radiance nie ma sensu. O kurwa. Mógłbym przecież ograć Fire Emblem Faith na streamie, to byłby prawdziwy mem. Nie, będzie engage. Okej, momencik. To wszystko przez to, że ty przywołałeś Jokera. Więc weź tak odpowiedzialność to na siebie i zrób coś z tym. Okej, teraz przygiąłeś się. Skąd miałem wiedzieć, co się stanie? I co ty w ogóle tak... Dokąd się w ogóle tak odzywasz? To jesteś zwykłym gacioszefem, który... jedyne co robi, to zaciąga ludziom gaci na głowę. Gacioszef. O, popatrz, to mówi. Jesteś biała, ale gadasz po japońsku, kiedy nie gadasz w jakimś niezrozumiałym języku. Wow, to jest absolutnie rasistowskie. Wow, tego się nie spodziewałem. Znaczy, ja wiem, że to jest wczesny 2000 ileś w Japonii w ogóle, ale come on! Wiesz w ogóle, skąd pochodzisz? Może dam ci jakieś imię, żeby łatwiej było to zrozumieć. Od tej pory będziesz Ginko. Ginko? To będzie bodaj srebrne dziecko, coś takiego. Shinji robi dwie długie gry jednego tygodnia, a Steam, ja po jednej długiej grze chcę sobie zejść przed długich tytułów. Czy masz na myśli trzy długie gry jednego tygodnia? Bo przypomina, że w środę jeszcze SMT4. Miło, że japoński. O nie. Takiego pseudonimu mi nie dasz. Bo co? O, co my tu mamy? Jest to jak wpisane z 2013. Oho. Znaczy, samo to, że ktoś się w Japonii powie, że ktoś jest biały, to jeszcze pół biedy, ale tutaj to było z bardzo mocnym rasistowskim wydźwiękiem. Ciao! Chwileczkę. A myślę, padę gorąco. Ale się dzieciaki, nikt nie chce obserwować kłótni małżeńskiej, wiecie? To jest kłótnia małżeńska! Jej, kim ty jesteś? Czasami bitną reporterką, czasami skromną redaktorką. Naprawdę, zaś nazywam się... Maja Manow, sądząca gwiazda działu redaktorskiego w Coolest Magazine. Miał poznać. Poznaję tę osobę z Mixu z P3. Musiałbym... osłuchać ten Mixu z P3. Maja Manow, piękna, radosna dziennikarka, która zbiera plotki od uczniów, aby zebrać je w swój specjalny raport. Możesz sobie ustawić się w Tartarusie. Czaj, to jest ten sam? O Jezu. Ja pamiętam, że ustawiałem sobie w Tartarusie często, ale chyba za dawno nie grałem w Personę w takim razie. Te spodnie są blech. Co masz na myśli, bo nie widzę w tej chwili tego. Masz na myśli kolor, czy... No. Nie, chce mi się robić Angie Plus. Ja jestem Kinem Majozumi. Zajmuję się fotografią, albo przynajmniej się tego uczę. Kinem Majozumi, partnerka Mai i ucząca się fotografka. Dałabym sobie, aby zarobić na szkołę fotografii.
Naprawdę? Świetnie, proszę, zrób moje zdjęcie na okładkę biednej Kichi. Ej, słuchajcie, najzabawniejsza rzecz w japońskich komediach. Baba bije chłopa. Pamiętam, że ktoś chyba się miał to za to uwagę tego razu. Że strasznie go to irytuje. Jak często jest to wykorzystywane. Cool, jest to całkiem popularne. Co członkowie ekipy redaktorskiej robią w naszym liceum? Przyszliśmy, aby przeprowadzić wywiad do specjalnego raportu, nad którym pracujemy, plotki literalistów. Konsol emblematów w 7C jest najbardziej znaną zaraz po grze Jokera. A odkąd tu przybyliśmy, panuje to kompletny chaos. Nikt nie chce nam niczego powiedzieć. Podoba mi się, że Ikichi tak sobie do nas dołączył, sobie na nie chodzi po naszej szkole. I mean... Jest to w tej chwili też w jakimś tam stopniu jego sprawa, biorąc pod uwagę, że ludzie z jego szkoły, znaczy jego znajomi efektywnie zostali wycienieni. Ale lepiej jest mimo wszystko robić takie rzeczy razem, aniżeli osobno. Co się właśnie dzieje? Możesz nam powiedzieć to, co wiecie? Jest to związane jakoś z tym, o co przyszliśmy przeprowadzać wywiady? Jakby to my nic nie wiemy? Wydaje się mieć fajne z nami w pewnym stopniu. I mean, to nie jest tak, że on był do nas jakoś bardzo negatywnie nastawiony, więc... Nie odczuwam tego, że to jest jakieś takie nienaturalne. A to co ja? Yep, my też nic nie wiemy. Nie do końca wam wierzę. Sama prawda, moje drogie. Nie szukamy dyrektora siódemki i na pewno nigdy żaden Joker nas nie sklepał. Oh my. A ja zastanawiałem się, skąd się wziął archetyp Ryuji, Ryosuke czy innych. Oh well, przynajmniej już wiem, skąd to się wzięło. Zmiażdżeni, więc coś wiecie. Dzięki, Ikichi. Jeżeli próbujecie to ukryć, to musi być coś naprawdę sporego. Gdzie się od Marka w jedynce. O, Persona 1 nie istnieje. W takim razie na pewno was nie puścimy. Dobra, gadajcie, albo pożałujecie. O, zombie. Mamy was, rozkazy Jokera, dzieci, zabić. Okej, okay. Czy możemy z nimi pogadać? Uważajcie, trzymajcie się z tyłu. Co to ma znaczyć? Przemysł w szkole jest zwolnienia w czasie, wiecie? Maja to już nie są zwyczajni ludzie, to demony, musisz uciekać. Skąd wy wiecie o demonach? Demony? Ale jeżeli ucieknę... Ja się tym zajmę, więc idź już. Już tak czasu minęło, ale spróbujmy. Słyszysz mnie, Pewa? Moja nie jest to, że przybądź. O nie, ona też ma personę. Maja, jej persona, Maja! Ha! Najzabawniejsza rzecz, jaką dzisiaj widziałem. I to całkiem kompetentną personę, ewidentnie. Zauważyłem, że w tych personach ogólnie jest dużo person, których nie kojarzę z tych nowszych person? Person demonów ogólnie... Wiadomo, są jakieś slimy, pixie i tak dalej, ale jest też dużo, których potem nie widziałem. Ani w personach, ani w SMT. Czy ze wszystkimi ok? Kind of. A, co jest? Tak się baliście? Ja... Czemu ja płaczę? To takie dziwne, ale... Nie mogę przestać.
trochę jak dobre wspomnienie. Cieplejsze niż to, gdy czułem to swoje ginko, jak uścisk od mojej mamy. Dziwne, też to poczułam. Czemu ta fala nostalgii? Dobre pytanie. Masz się rozwinąć? Wiem więcej niż się wam wydaje o demonach. Może mogę wam jakoś pomóc? Ale skoro mamy ludzi zamieszanych, to możemy im powiedzieć nieco więcej? Więc macie takie same moce jak ja, Persona, więc nie jest to tylko moja cóż. Nie wiedziałam, że ty jesteś użytkowniczką Person, Yuki. Używałem Person, skąd grałem w grę Person w moim liceum 3 lata temu. Wy się w to nie bawiliście? Grę Person? Bawię się coś podobnego we śnie, ale... We śnie? Liza, tak? Wiesz coś o tym? Nie, nic. Nigdy o czymś takim nie słyszałem. Zajmiałem się tym później. Na razie zastanówmy się co dalej. Ej, naprawdę? Pojedziecie z nami? Szukacie samego Jokera, prawda? Jeżeli go zowiemy, to byłaby niezła historia. A tylko jeżeli pójdę z wami, to może dowiem się, jak stałem się użytkowniczką Person. Ja też się dołączę. Jak już wiem, że on ma związek z demonami, to nie mogę po prostu nic z tym nie robić. Momencik. Nasza jedyna wskazówka, którą mamy, to dyrektor Hanie i go z nami tutaj nie ma. Nawet jeżeli tam nie pójdziecie, to nic z tego nie będziemy mieć. Okej, więc na razie zakończmy całe to szaleństwo. Jeżeli dyrektor stoi z tym samym chaosem, tak jak wam się wydaje, to... Czy to go nie wyciągnie z ukrycia? Ale jak mam się tym zająć? Masz jakiś plan? O, mam pomysł. Niszczmy wszystkie emblematy w tej szkole. Rozwiązanie tego problemu może nam jakś pomóc, czy nie? Jeżeli plotki są prawdziwe, to klątwa zostanie zniesiona, jak tylko emblematy znikną, ale czy to na pewno tak zadziała? Let's positive thinking, guys! Nawet jeżeli to się nie uda, to przynajmniej warto spróbować. Jeżeli dobrze pamiętam, to emblemat 7 oparty jest na plejadach, prawda? Musi on być też gdzieś poza mundurkami, poza emblematami na mundurkach. Poszukajmy go. Nie wiem, w zegarach w klasach. Ich przód ma taki sam wzór jak nasze emblematy. Okej, przyjaciele i wrogowie nowoczesnej muzyki. Nasza krótka młodzież, nasza krótka młodość nie będzie czekać się, jak tu stoimy. Pospieszmy się i znajdźmy te emblematy. To brzmi jak plan. To brzmi też jak dobry plan, żeby nie zapisać gry, bo nie mogę. Dajcie mi zapisać gry. Tak, wie to co ja. Yep. Czy mogę zająć wam, drogie panie, chwileczkę? Mam dla was specjalny prezent jako naszych nowych sojuszniczek. Aha. To bardzo urocze. Mogę? Spójrz, Yuki, pasuje do ciebie. Co to jest? Czy mam używać różowej spluwy? Yep. Zobacz, ale mam już swoją ulubioną broń. O, ale fajny Yuki. Patrz, jak ja sobie radzę. O mój Boże, dual wielding guns. Okej, to skoro to już mamy z głowy. Może jednak. Yeah. Zapisywanie na nowym slocie za każdym razem.
to ja w pigułce. Anyway, na dzisiaj sobie skończymy. Wydaje mi się, że dobre miejsce. Jezu, ile ma osób w drużynie? Pojebało was. 5 osób w jednym party. W poniedziałek, jak nic mi się nie wyjebie, mam nadzieję, że nic mi się nie wyjebie, to będzie Fire Emblem Engage. A jak coś mi się wyjebie, to postaram się dać znać odpowiednie wszędzie. Wszędzie? Nie umiem mówić, nie przejmujcie się. A dziś to było na tyle. Dziękuję za przybycie i trzymajcie po. Cześć.